Szanowni Państwo, w ostatnim czasie wiele słyszymy i mówimy o aborcji, a końca, czyli zwycięstwa, rozsądku, wiedzy naukowej i powinności moralnej niestety nie widać. Dwa przeciwstawne stanowiska w tej kwestii nie są przecież możliwe do pogodzenia, gdyż bazują na kompletnie odrębnych koncepcjach filozoficznych człowieka. Inaczej odpowiadają na pytanie, kim jest człowiek, jaki jest sens jego istnienia. Antropologia materialistyczna jest mało wymagająca w dziedzinie etyki. Zgodnie z jej założeniami, na przykład, co technicznie możliwe, jest moralnie uzasadnione. Techniczna umiejętność przeprowadzenia aborcji usprawiedliwia jej aprobatę. Postawa proaborcyjna bazuje na koncepcji, iż nie ma prawd absolutnych. Każdą prawdę można podważyć lub ośmieszyć, zaprzeczyć jej, uznać za anachronizm. Prawdą jest to, co większość osób debatujących uzna za prawdę lub co przyjmie jako prawdziwe i słuszne. A prawdziwe i dobre jest to, co dla mnie lub dla naszej grupy jest przydatne, wygodne, spełniające aktualne potrzeby. Ilustracją postawy proaborcyjnej jest zachowanie Poncjusza Piłata. Zapytał on Jezusa, cóż to jest prawda? Podważył istnienie obiektywnej prawdy, aby ocalić własną skórę. Miał osobisty interes w tym, aby nie sprzeciwić się żądaniom Żydów, gdyż naroziłoby go to na kłopoty. Starając się spełnić wymagania prawdy? Nie, stchórzył ze strachu przed niezadowoleniem Cezara i możliwością utraty stanowiska. Proaborcyjne podejście do prawdy i dobra cechuje relatywizm, subiektywizm, sytuacjonizm, pragmatyzm, utylitaryzm i co najmniej praktyczny agnostycyzm, jeśli nie ateizm. Nie tylko nie liczy się szacunek dla Stwórcy, ale nawet nie liczy się wiedza, mądrość, logiczny porządek rzeczy i zdrowy rozsądek. Liczy się to, co dla mnie lub jakiejś grupy ludzi jest wygodne, przyjemne, przydatne w tej chwili. Od czasu, gdy człowiek zaczął sam dla siebie wymyślać prawdy, aby móc realizować swoje pomysły na tak zwane szczęśliwe życie, nie ma już żadnych barier ani skrupułów. Robi co chce, gdyż na każde swoje pragnienie i działanie znajdzie uzasadnienie i usprawiedliwienie. Uzasadnienie dla aborcji zawsze się znajdzie. Uzasadnieniem dla Włodzimierza Lenina, gdy pierwszy na świecie w 1920 roku wprowadzał ustawodawstwo zezwalające na powszechną i darmową aborcję, było zmniejszenie liczby nielegalnych aborcji. A potem legalnie już. 3 lata później, w samej tylko Moskwie, co trzecia ciąża była przerywana zabiegowo. Obecnie w Rosji prawie co drugie poczęte dziecko ginie legalnie na życzenie matki w jej łonie. Drugim przywódcą europejskim, który doprowadził do legalizacji aborcji w swoim kraju, był Adolf Hitler. Już od 1933 roku w celu utworzenia czystej biologicznie mocnej rasy aborcja dzieci, które mogły posiadać jakieś wady, była dozwolona. Ale za aborcję zdrowego niemieckiego dziecka groziła nawet kara śmierci. Natomiast na terenach okupowanych obowiązywało prawo dopuszczające tzw. aborcję na żądanie w nieograniczonym zakresie. Polki zachęcano, a nawet zmuszano do tzw. spędzania płodu, jeśli były pracownicami. Znane, chociaż znów warte przypomnienia, są słowa Adolfa Hitlera w tej sprawie dotyczące Polaków. W obliczu dużych rodzin, tubylczej ludności jest dla nas, czyli Niemców, bardzo korzystne, jeśli dziewczęta i kobiety mają możliwie jak najwięcej aborcji. Hitler groził także. Osobiście zastrzelę tego idiotę, który chciałby wprowadzić w życie przepisy zabraniające aborcji na wschodnich terenach okupowanych. Niestety Polska ma w kwestii aborcji bardzo niechlubną historię. Już od 1932 roku obowiązywało najbardziej liberalne ustawodawstwo aborcyjne w Europie po ustawodawstwie sowieckim. Z powodu aborcji miliony Polaków straciło już przed wojną życie. Po II wojnie światowej możliwość aborcji wróciła ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 roku. W
najbliższą sobotę mamy więc rocznicę tej haniebnej ustawy, która na kilkadziesiąt następnych lat wprowadziła możliwość dokonywania aborcji ze względów na trudne warunki życiowe kobiety, co w praktyce oznaczało na każde jej życzenie. Komunistyczna ustawa przyczyniła się do śmierci milionów Polaków i okaleczenia psychiki milionów polskich matek i ojców. Obecnie prawo do aborcji jest sztandarowym hasłem tzw. demokratów i partii lewicowych w świecie, lewicowo skręconej Unii Europejskiej i rewolucyjnych sił w różnych krajach. Polska znów stoi wobec widma systemu prawnego, który zmierza do unicestwienia narodu. Zakończę wezwaniem Jana Pawła II skierowanym do Uniwersytetu w czasie wizyty w KUL w 1987 roku, ale odnosi się ono do całej ojczyzny. Służ prawdzie. Jeśli służysz prawdzie, służysz wolności, wyzwalaniu człowieka i narodu. Służysz życiu. Dziękuję Państwu.